Witam serdecznie na kanale Picasso. Zajmujemy się dzisiaj następnymi rzeczami, które są z nowości, a mianowicie dzisiaj się zajmujemy tą skarbonką. Miało być to w poprzednim odcinku, ale jakoś nie poszło. Już odcinek był trochę przydługawy, a także tutaj będziemy robić sprawę tego typu, że zaczniemy od tej właśnie społecznościowej tutaj tej skarbonki. Ona się znajduje mianowicie tutaj. I teraz tak, co ja zauważyłem na pierwszym stopniu, mianowicie rzeczy typu ze sklepu nie wchodzą tutaj w tą skarbonkę, także spokojnie bank zbożowy działa. Druga sprawa, którą zauważyłem, to, że tutaj ta lira i to Apollo, no to jest takie na zachętę, prawda? Czyli jeden jest dobry artefakt, drugi taki słabszy. No, ale trzeba dociągnąć tutaj do końca. Czy mi się to podoba, czy nie? No, powiem szczerze, nie za bardzo, ale jest na to wyjście. Jest na to wyjście, po prostu jak jesteś sprzedającym, po prostu podwyższasz ceny o 10%. Na przykład jak ja tutaj mam powiedzmy teraz, no powiedzmy falkę, prawda, Litena, będę chciał sprzedać na przykład Litena i chcę sprzedać i teraz muszę tylko i wyłącznie albo za eki na sprzedaż i na przykład macie do wyboru eki albo kupon. Musicie wybrać w tym momencie, no to oczywiście, że kupon. I w tym momencie macie tutaj, ile wam idzie do skarbonki. Nie możecie za mniej sprzedać niż za 10 kuponów. Dlaczego? Z tego względu, że wy odbierzecie 9 kuponów z tego, jako jesteście sprzedający, ktoś zapłaci normalną cenę 10. Ja proponuję od razu ceny po prostu wliczać sobie, ten podatek, jak sprzedajecie. Przez to ceny będą droższe o te 10%, także jak chcecie coś kupić jeszcze w miarę tanio, to no to wiecie, no to trzeba sobie to wliczyć w koszty i na przykład lepiej by było na przykład teraz sobie posprzedawać, pokupować rzeczy, które chcecie mieć, a chcecie jeszcze troszeczkę taniej kupić, prawda? Mniej więcej falka jest teraz po 3 kupony, czyli na nowe 300 kuponów. I żeby sprzedać za te 300 kuponów, widzicie, chcecie uzyskać 300 kuponów, podwyższacie po prostu o te 10%, no i tak wystawiacie, nie? No do negocjacji możecie sobie dać. Ja zazwyczaj jak negocjuję, no to ze mną można się dogadać o 10% mniej więcej ceny. Tyle jestem skłonny obniżać cenę i to jest moim zdaniem, no, jak daję do negocjacji, to z myślą o tych 10%. No tutaj niestety te 10% idzie do banku, czyli praktycznie mówiąc 10% zżera bank, więc ta negocjacja u mnie może być o powiedzmy te 10% z tego, a właściwie 9% z tego, czyli jakbym obniżył o tą całą pulę, prawda, 10%, to jest w tym momencie dla mnie, musiałbym sprzedać, no, za 300, prawda, za 300 kuponów, to jest dla mnie 10% tego, co chciałem uzyskać, prawda, bo 270 kuponów dla mnie to by było fair. Natomiast no, trzeba sobie te 10% wliczać. Ja wystawię powiedzmy tą falkę teraz za większą sumę i po prostu wystawiamy na sprzedaż i ona jest cena w tej cenie i teraz zobaczymy, co się stanie, jak ja otrzymam to. Dobrze, chociaż tyle, że to jest powiedziane. Na przykład anuluję sprzedaż. No, anuluj. Nic się nie dzieje z moim kontem, czyli dopiero
wchodzi na sprzedaż wtedy, kiedy do banku społeczności, wtedy, kiedy zostanie sprzedane. A teraz zobaczmy, jak jest sprzedaż zarezerwowana. No, dajmy na to, że będę sprzedawał do jakiejś tam osoby, prawda, za kupony. No niestety zarezerwowane też są obciążone podatkiem. Także tutaj nic nie możemy zrobić w tej kwestii. Także pod tym względem jest niefajnie, ale no cóż, żeby było tyle, ile trzeba. Na przykład sprzedaż do kogoś. No dobrze, no i sprzedajemy, tak? I też do kogoś, na przykład, jak chcemy sprzedać, to jest ten podatek naliczany. Bardzo mi przykro, ale tak jest. No dobrze. To żeby nie być gołosłownym, to weźmiemy i ten bank spróbujemy napełnić. Pokupujemy trochę koni. Najlepiej by było za eki w sumie. No dobra, zobaczymy, czy jakieś koniki są za eki. Do sprzedaży. Za 100 kuponów jest 20 punktów. Czyli tak. Czyli tak. Za milion jest 200 punktów, a za 100 kuponów jest tutaj 20 punktów. Czyli za 1000 1000 kuponów to jest 1 milion liczony. 1000 kuponów to jest starych 10 kuponów. Jak widzicie, dopóki się nie rozbije skarbonki, no to druga na pewno nie wejdzie. A przede wszystkim chcemy sprawdzić, czy te CR-y można jakoś zakupić, czy są bez ograniczeń, prawda? I tutaj po to robimy te eksperymenty, ale najpierw musimy rozbić tą całą skarbonkę, prawda? Kupujemy dalej, już nie ma co kupować praktycznie, ale no dobra, no będziemy to kupować. Zobaczymy, czy uda nam się napełnić tą społecznościówkę. Ale chyba nie bardzo, no. Poszło 80 milionów i tak ciągle brakuje. No cóż, no jak nam się nie uda rozbić, no to będziemy. Dobra. Jeszcze nie. No nie. Ja. Dużo jeszcze do tej społecznościówki. Ciekaw jestem, czy mi przeskoczy. Jest! Udało się! Słuchajcie, udało się! Rozbiłem ją! Rozbiłem skarbonkę! Rozbiłem ją! Ha, ha, ha! O! I teraz oferta specjalna, dostępna za 23 godziny. No nie! I co? I co, 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 co? I mogę kupić, tak? Mogę kupić w końcu, czy nie? Chwileczkę. A, widzicie. Już wam coś pokazuję. Oferta specjalna dostępna za 23 godziny i ten. To nie chodzi, że za, tylko przez chyba. I teraz zobaczymy, czy da się. O, już coś tam nabiło. A, nabija się, dobra. Koniki, dobra. A i teraz tak. Teraz tak. Masz, dobra. Mam cię. I teraz spróbujmy mu dać objęcia Morfeusza. I zobaczcie, jest. Jest, tutaj możemy za eki walnąć. Widzicie? Jest. Tylko musicie na tego konia. Na tego konika wrzucić, tak?
No dobra, tu mogę sobie wrzucić. Czyli jeżeli chodzi o tą skarbonkę, zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie. Moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa. I tutaj promienie można później ten. Powiem szczerze, jestem zaskoczony. I sprzedaj. Sprzedaż tutaj do schroniska jest jak zwykle za eki mniejsze, prawda? Aha, czekajcie jeszcze, no bo tutaj jeszcze nie sprawdziliśmy jeszcze jednej sprawy. A tutaj za to, prawda, chcecie sprzedać powiedzmy za milion. Aha, powiększyły się jeszcze tutaj te pułapy odnośnie sprzedaży. Tak, można sprzedać konika za 1 500 000. I wtedy dostajecie 1 350 000 i można go wystawić na sprzedaż, prawda? I wtedy macie go w ten sposób. Natomiast jeszcze sprawdźmy aukcję. Sprawdźmy aukcję. Tam niestety tamtego konika z aukcji nie możemy sprzedać, kupić za bardzo, bo to dopiero się zaczęła ta aukcja. Dobra, aukcja. I powiedzmy za kupony, ja mogę akurat za kupony, no i niestety też jest po prostu ta suma początkowa już do skarbonki, prawda? Ale pytanie jest takie, no dajemy tutaj na sprzedaż i pytanie, czy jak będzie ta aukcja, prawda, tutaj robiona, prawda, powiedzmy podwyższanie, zero ofert i tak dalej, ja nie mogę w tym momencie brać udziału, no i dobrze, no bo po co mam sobie podbijać sam ofertę, prawda, i czas 2 dni, czemu 2 dni, skrócenie czasu, krótszy czas, trwania oferty. Widzicie, następna sprawa. Przedtem były 3 dni, teraz są 2 dni oczekiwania. A zobaczmy, a na przykład za eki, jak wystawimy na aukcję. Sprzedaj. Aukcja. Eki. Powiedzmy tak. Też widzicie tutaj mała suma. Pytanie jest za 100 punktów. Jak ktoś podbije, to ile ja otrzymam? Czy też o minus te 10%? Chyba tak. Ale też jest, widzicie, dwa dni. Skrócony jest czas aukcji. Widzicie? Do 2 dni. Także to też jest pewna nowość. Także jeżeli chodzi o sprzedaż kupno, pamiętajcie, żeby sobie podwyższać o te 10% po prostu, jeżeli chcecie uzyskać cenę daną. I żeby otrzymać tyle, ile chcecie, prawda? Pamiętajcie o tym, bo to od Was zależy, za ile wystawicie. No i na aukcjach, no to już inna sprawa, no bo ktoś musi za... No właśnie, zalicytujmy tutaj tą aukcję. Jeden dzień, to może jutro uda nam się oferta. To tutaj popróbować, prawda? Wiecie, trzeba. Aha, pamiętajcie, że z aukcji Wam są zabierane od razu pieniążki na aukcję. I pytanie, czy oddadzą nam minus 10%, prawda? Chyba nie. Także tutaj na razie jest to w porządku. Na razie jest to w porządku. I o ile nie doceniałem i o ile myślałem, że ta skarbonka to jest zło konieczne, tak teraz Wam powiem, że bardzo mi się to podoba. Naprawdę bardzo mi się to podoba. A dobra. No cóż. Jestem mile zaskoczony i no i do następnego razu. Bank społeczności uważam za otwarty. Do następnego razu.